Witajcie moi drodzy. Noś oświetlenie jest jakie jest, więc nagrywam już wieczorem. Dziś przyszedł czas na praktyczne zastosowanie idei alpinizmu jako formy przerobionego na świecką formę buddyzmu. Jedną z form uprawiania buddyzmu jest akceptowanie rzeczywistości taką, jaką ona jest i uznawanie, że to dobrze. No więc jest dobrze. Chociaż dzisiaj skradziono mi sakwy, w których był mój potężny powerbank oraz panel słoneczny, narzędzia do roweru, no i wiele drobiazgów, których nawet nie jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Życie pokaże, co tam jeszcze było ważnego. W związku z tym będzie mnie trochę mniej w internecie, ponieważ jestem całkowicie uzależniony w tej chwili od gniazdek. Bateria mojego telefonu wystarcza na około 6-8 godzin. Jeżeli jest używany do kręcenia materiałów czy sprawdzania nawigacji i takich rzeczy, po czym się rozładowuje. A ponieważ no nie mam już dodatkowych zapasów prądu, no to w tym momencie pozostaje gdyby bez kontaktu ze światem. Tak więc musicie się przyzwyczaić do tego, że moje materiały będą teraz nieco rzadsze. Również samo przesłanie tych materiałów, obróbka ich i przesłanie do internetu również jest uzależnione od prądu, choćby z tego powodu, że wysłanie filmu zabiera bardzo dużo czasu i zużywa prąd w urządzeniu. Więc bez gniazdka będzie to niemożliwe do zrobienia. Więc materiały będą rzadsze i zapewne krótsze, żeby można było łatwiej i szybciej je przesłać. Jestem spokojny, bardzo spokojny. Gdzieś w mojej podświadomości zawsze istniała świadomość, że to się prędzej czy później musi zdarzyć. Ktoś mnie okradnie. To było do przewidzenia. No i dobrze, stało się. Trzeba będzie przereorganizować życie. Aczkolwiek, no teraz i tak już będziemy powolutku zbliżać się do wersji zimowej. Ja wam jeszcze nie mówiłem, ale już niedługo znajdę się w mojej zimowej bazie i powolutku będę przechodził w tryb stacjonarny, więc będzie trochę mniej przygód. No i to dobrze, że na koniec tego sezonu wyprawy pojawiła się sensacyjna przygoda. Pewnie wielu z was interesuje, co myślę o złodzieju. Mam nadzieję, że się zmieni. Samemu zdarzyło mi się sięgnąć po cudze. Zmieniłem się. Życzę mu jak najlepiej. Tak powinien działać buddyzm. Czy ja to czuję? No jeszcze nie, jeszcze nie. Ale kto wie, za kilka lat. Dla was dobra wiadomość. Będzie mnie mniej. Tych z was, którzy jakoś tam są bliżej ze mną związani,
proszę nie wpadać w panikę, jeżeli będę mniej dostępny. No to jest oczywiste, nie mając źródła prądu, niestety bardzo często będę poza zasięgiem i nie będę się odzywał. Ale nie zamierzam ani przerwać wyprawy, ani przerwać jej relacji. Będę to robił na po prostu innej częstotliwości. Będę musiał inaczej popatrzeć na tu i teraz. Będę musiał znaleźć w tu i teraz inne możliwości kontynuowania tego co postanowiłem robić. Zastanawiam się, czy podkładać muzyczkę. Tak, podłożę muzyczkę. Nic ważnego się nie stało. Rzeczywistość. To tylko rzeczywistość. Jest jaka jest. Dobranoc, mój.